Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miniu z portalu ptfo.pl, a dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym dodatku DLC do Battlefielda 4, czyli o ostatecznej rozgrywce. Czy tak naprawdę będzie to ostatni dodatek? To czas pokaże, krążą bowiem pogłoski o tym, że DICE w ramach zadośćuczynienia graczom, którzy pozostali wierni grze pomimo licznych problemów, szczególnie na początku, zostaną uraczeni takim dodatkiem, który będzie zawierał kilka, 3-4 być może mapy najbardziej lubiane przekroju wszystkich gier z serii. Czy tak rzeczywiście będzie, czy ten dodatek będzie nam udostępniony, o tym przekonamy się pewnie w przekroju najbliższych kilku miesięcy, ponieważ Battlefield Hardline już na horyzoncie. Niemniej jednak dzisiaj zajmiemy się tym, co dostaliśmy w tej paczce, a są to 4 nowe mapy, 2 nowe pojazdy oraz sporo nowych gadżetów. Nie dostaliśmy standardowo, tak jak było to w przypadku poprzednich DLC, 4 broni, które możemy odblokować i używać. Niemniej jednak pojawiają się battle pickupy, o których sobie powiemy nieco więcej później. Zacznijmy może od tego, jakie było pierwsze moje ogólne wrażenie. Żeby do niego przejść, to jeszcze 3 słowa o tym, jakie były problemy z pobraniem w ogóle tego dodatku. Część osób, zmagało się z tym prawie cały dzień i nie ma na to oczywiście jakiejś ogólnej recepty, ale jeżeli używacie PlayStation 4, to mam dla Was taką podpowiedź. Jeżeli macie kiedykolwiek problem z pobieraniem jakiegokolwiek kontentu, to zrestartujcie sobie konsolę, wcześniej ustawiając aktywne połączenie internetowe, gdy konsola jest w trybie uśpienia. Po restarcie konsoli przełączcie ją w tryb uśpienia i wtedy to połączenie powinno być lepsze, wtedy to pobieranie powinno następować o wiele szybciej. Kiedy już uda nam się to DLC ściągnąć i je zainstalować, odpalamy grę i na co pierwsze zwrócimy uwagę? Na pewno na wielkość map. Kiedy tylko zobaczyłem, jak są one duże, od razu zdecydowałem się odkurzyć moją snajperkę SRR-61, moją ulubioną, i troszkę z nią pobiegać, co naprawdę zdaje rezultat przynajmniej na tej mapie. Zresztą na wszystkich, ponieważ w większości mają one duże otwarte przestrzenie. Niemniej jednak na każdej znajdziemy sobie takie miejsce, które będzie sprzyjać bardziej walce w CQC. Są zamknięte albo jaskinie, albo hangary, w których naprawdę można sobie fajnie powalczyć, jeżeli ktoś właśnie taki styl gry preferuje. Oczywiście nawet na zewnątrz znajdzie się miejsce dla każdego rodzaju uzbrojenia, dla każdej klasy żołnierza. W tej chwili widzicie gameplay, w którym fajnie sobie współpracowałem inżynierem z jednym z randomów, który jeździł lawetą. I muszę Wam przyznać, że poza samą sprawą związaną z DLC, bardzo przyjemnie mi się grało, szczególnie pewnie ze względu na to, że DLC udostępnione jest tylko graczom premium, także tutaj raczej nie pojawiali się gracze z przypadku, oni wiedzieli, o co chodzi, wiedzieli, jak grać, i dlatego te kilka dni gry zawsze po wypuszczeniu dodatku, te 2 tygodnie, które oddziela graczy premium od pozostałych graczy, przeważnie jest takim czasem, kiedy można sobie fajnie pograć, szczególnie w te tryby, które są bardziej taktyczne. Zanim jednak do takiej taktycznej gry przystąpiłem, to zapewne tak jak większość graczy, którzy po raz pierwszy mają przyjemność pograć na tych mapach, ruszyłem w poszukiwaniu 2 nowych battle pickupów. Pierwszy z nich to railgun o nazwie Rolls MK1 i od niego zacząłem. I jakże lepiej wejść w jego posiadanie, niż odebrać go właśnie przeciwnikowi, który za jego pomocą próbował dziesiątkować nasze oddziały. Obawiałem się, że będzie on mocno OP, ale nic podobnego. Co prawda zabija on na hita i ma całkiem przyjemne obrażenia obszarowe, więc nie musimy trafić centralnie przeciwnika. Niemniej jednak przeładowuje się bardzo długo, bardzo, bardzo długo i to praktycznie odbiera całą tą jego moc. Oczywiście jesteśmy w stanie dosłownie w sekundę, no może w 2, bo tak jak zauważyliście, od pociągnięcia za spust do wystrzału mija około 2-3 sekund i tego procesu nie da się zatrzymać, więc jeżeli tylko naciśniemy lekko spust, snajperka wystrzeli, bo można to nazwać pewnego rodzaju snajperką. Niemniej jednak ten czas przeładowania jest tak długi, że spokojnie przeciwnik zdąży się zorientować, gdzie jesteśmy. Jeżeli ktoś tylko mniej więcej obczaja, to będzie mógł nas wyeliminować. Ciekawy jest fakt, że ta broń zadaje całkiem niezłe uszkodzenia nawet mocno opancerzonym pojazdom. Tak jak teraz widzicie, ostrzeliwuje czołg i w zależności od strefy, co także jest takim małym smaczkiem, te obrażenia są różne. Także będzie istotne, tak jak i w przypadku załóżmy RPGa, w którą stronę tego pojazdu trafimy. Jeżeli chodzi o gadżet numer 2, to jest to latający minigun o nazwie XD1.
I tutaj także miałem sporo zastrzeżeń, ponieważ obawiałem się tego, że będzie to mocno OP po prostu. Całe szczęście tak nie jest. Po pierwsze, problem z nim, jeżeli chodzi o PS4, jest taki, że ktoś wpadł na wspaniały pomysł, aby ustawić wznoszenie się oraz obniżanie poziomu lotu pod przyciskami X oraz kółko. Jeżeli ktoś miał kiedykolwiek pada w ręce, to wie, jak jest on zbudowany i te przyciski obsługujemy tym samym kciukiem, który obsługujemy prawy analog. A ponieważ prawy analog służy do rozglądania się, czyli do wyszukiwania celów, więc kiedy chcemy precyzyjnie sterować, musimy mieć chyba szósty palec, ponieważ nie da się tych dwóch przycisków oraz analoga obsługiwać jednocześnie. Niemniej jednak po krótkim ćwiczeniu udało mi się to opanować, a skuteczność tego gadżetu widzicie na załączonym obrazku. Ten minigun w moim odczuciu zadaje tak z 3 razy mniejsze obrażenia niż minigun zamontowany na śmigłowcu transportowym czy też na łódce, powiedzmy. Tak więc można powiedzieć, że to jest taki gadżet, stricte gadżet. Mało efektywny, fajny bajerek, oczywiście da się kogoś zabić, tak jak w końcu na tym gameplayu, już kiedy ta bateria mi się rozładowywała, aczkolwiek nigdy nie powiedziałbym, że drużyna, która ma go w tym momencie dostępnego, ma jakąś gigantyczną, o ile jakąkolwiek przewagę. Z tego działu potencjalnych OP, albo nawet faktycznych OP, przynajmniej w ramach tych testów, które odbywały się na serwerach CTE, do omówienia pozostała nam jeszcze jedna sprawa, czyli ta nowa stacjonarka Shippunov 42. To jest taki, można powiedzieć, swego rodzaju stacjonarny shotgun. On wystrzeliwuje sporo pocisków takich kulek, które zadają całkiem przyjemne obrażenia piechocie oraz pojazdom nieopancerzonym. Oczywiście nie jest to taka siła ognia, jaką mieliśmy właśnie na tych serwerach CTE, gdzie z kilkuset metrów można było na hita zdejmować praktycznie wszystko. Teraz wydaje się być naprawdę fajnie zbalansowana i tak jak widzicie, jeżeli tylko nauczymy się tego specyficznego toru lotu, tej specyficznej paraboli lotu pocisków oraz to, że w moim przekonaniu one wraz z odległością zwalniają, to naprawdę może nam posłużyć jako całkiem niezła broń przeciwlotnicza. Ostatni z takich bajerów, i to sporych bajerów, dostępnych na tej mapie, na której sobie właśnie teraz gram, czyli na hangarze, to jest wyrzutnia. I to nie byle jaka wyrzutnia, tylko wyrzutnia ludzi. Tak jest, jeżeli chcemy się szybko poruszać po mapie, z jednego jej końca na drugi, możemy z takiej wyrzutni skorzystać, ona nas wystrzeli w takiej kapsule i dzięki niej w 2-3 sekundy znajdziemy się na górze lub też na dole, ponieważ cała mapa jest taka podłużna. Tak jak widzicie, na początku próbowałem, czy uda się przeciwnika zabić w tej wyrzutni przebywającego. Otóż jest on nieśmiertelny, próbowałem wszystkiego, zastrzelić go, wysadzić, nawet defibrylatorem potraktować, nie udało mi się go zabić. Niemniej jednak, kiedy będę leciał, zwróćcie uwagę na to, że przez chwilę pojawia się ten znacznik namierzenia, tak jak w przypadku, powiedzmy, samolotów czy śmigłowców, więc być może, kiedy lecimy w tej kapsule, można ją zniszczyć chociażby za pomocą Stingera, ale to trzeba będzie przetestować. Jeżeli chodzi o pozostałe nowości, które pojawiły się w tym dodatku, to omówimy je sobie dość szybko, ponieważ moim zdaniem nie są aż tak charakterystyczne, aby potrzebować takiego dłuższego opisu. Pierwszy z nich to jest skuter śnieżny, który sobie w tym momencie oglądamy. On działa tak samo jak dirtbike i tak samo można nim wyczyniać różne śmieszne ewolucje, łącznie z tym, że wbijemy się w skałę, z której nie będziemy mogli wyjechać, co zobaczycie na końcu. Drugi pojazd, i to jest pojazd bojowy, to jest ten hover tank, ten latający czołg, który działa na zasadzie poduszkowca. Nie mam z niego gameplaya, ponieważ wsiadłem do niego na chwilę, wkurzyłem się i wysiadłem i stwierdziłem, że nie wsiądę do niego, dopóki go nie spaczują. Totalne badziewie jak na razie, totalnie nie da się tym sterować i strzelać jednocześnie, ponieważ lufa jest przyspawana do korpusu czołgu, a jest on tak nadsterowny, że trafienie czegokolwiek to po prostu graniczy z cudem. A jeżeli nie mamy strzelca w ogóle, to i tak nas zniszczą w dosłownie 20 sekund, więc tak jak mówię, jeżdżąca trumna, raczej do tego nie wsiadajcie. Pozostałe dwie rzeczy to jest akcesorium, jedne dostępne tylko dla DMR-ów oraz dla karabinków, czyli dla tych broni, które są uniwersalne dla wszystkich klas, i to jest wykrywacz celów. To jest coś, co możemy sobie zamontować zamiast lasera, chociażby, i to automatycznie będzie nam spotować przeciwników, na których wycelujemy za pomocą ADS-a. Działa on dość dobrze, z tym, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do spamowania tego przycisku, który jest odpowiedzialny za spotowanie, to praktycznie będzie on dla niego mało użyteczny, chyba że zaznaczy mu przypadkiem kogoś, kogo on nie zauważył.
Drugi, tym razem gadżet, to jest ten wabik, ten taki decoy, który imituje postacie na minimapie przeciwnika, czyli on imituje naszych żołnierzy na minimapie przeciwnika, możemy go wyrzucić i wtedy przeciwnik będzie albo się spodziewał, że idziemy z innej strony, albo też będzie się spodziewał, że w tym miejscu jest więcej żołnierzy drużyny przeciwnej, czyli naszej drużyny, niż to rzeczywiście miałoby miejsce. Jeszcze go nie przetestowałem, już go odblokowałem. Jak go troszkę bardziej potestuję, to może w jakim zestawie, być może koszar się pojawi. Ostatnie dwie rzeczy, te na które zapewne wszyscy czekają, omówimy sobie na końcu, a na razie przejdziemy do czegoś, co moim zdaniem wyszło najlepiej w tym dodatku, a mianowicie będzie to szturm. Mapy szturmowe są rewelacyjne. Ta, którą teraz oglądamy, czyli Kryptonim Młot, tak bardzo przypomina mi w niektórych momentach Port Valdez albo White Pass z Bad Company dwójki, że aż po prostu ciarki po plecach szły. Są rewelacyjnie zbilansowane, wystarczyło chwilę pograć z jednej i z drugiej strony, aby zobaczyć, że są świetnie dobrane odległości, świetnie jest dobrane ukształtowanie terenu, rozłożenie elementów takich jak skrzynie, kontenery, głazy. To daje ogromną możliwość ilości podejścia dla atakujących, ale także bardzo dobrą możliwość budowania linii defensywnych obrońcom. Uwierzcie mi, zanim zagrałem na tych mapach szturm, uważałem, że jest niemożliwe zbudować jedną mapę, która dobrze się będzie sprawdzać zarówno w podboju dużym, jak i w szturmie. A tym razem chyba się DICE'owi udało. Tym razem odwalili naprawdę kawał świetnej roboty. Kiedy popatrzymy sobie na tą mapę, czyli na Hangar 21, to w ataku czujemy się tak, jakbyśmy podchodzili pod Monte Cassino. Ona zresztą w pierwszym moim wrażeniu bardzo przypomniała mi autostradę do Teheranu z Battlefielda 3, co już samo w sobie jest świetną rekomendacją, ponieważ to była jedna z najlepszych map szturmowych w ogóle moim zdaniem w historii Battlefielda. Jak dla mnie to jest majstersztyk. To jest 10 na 10 jeżeli chodzi o szturm, ta mapa i to jakie emocje się przeżywa podchodząc pod kolejne głazy, pokonując kolejne metry w kierunku bazy przeciwnika. Tego nie pokażę wam ten gameplay, to musicie sami przeżyć. Tak jak wam wspominałem na początku, ja tutaj grałem totalnie z randomami, a pomimo to ukształtowanie terenu, sposób rozłożenia M-komów po prostu wymuszał na wszystkich współpracę. Jeżeli ktoś chciałby się wyłamać, jeżeli ktoś chciałby w stylu Rambo podbić sobie na M-kom, to zginie. Jeżeli będzie współpracował w ramach grupy, tak jak to widzicie w tym przypadku, to naprawdę jest to do wykonania i pomimo tego, że mieliśmy przeciwko sobie mnóstwo snajperów, były też używany mortar, to naprawdę dawaliśmy radę i ta gra zakończyła się zwycięsko po oczywiście bardzo zaciętej, bardzo wyrównanej walce. Niemniej jednak przez ani chwilę nie odnosiło się takiego wrażenia, że któraś ze stron z powodów, które nie są związane stricte z umiejętnościami, ma dużą przewagę. Naprawdę super balans, czapki z głów, chociaż raz coś wam się udało w tej grze. Naprawdę ja jestem super zadowolony. Dodatkowym smaczkiem i taką wisienką na torcie, która pozwoli nam płynnie przejść do kolejnego tematu, jest możliwość wykorzystania tego tunelu, w którym można usmażyć wszystkich, odpalając silniki prototypowego Tytana. Jak widzicie, mi się udało tego uniknąć w ostatnim momencie, ale popatrzcie, jak to pięknie wygląda po wypaleniu. W przypadku BF4 można się przyczepić do wielu rzeczy, ale graficznie prezentuje się po prostu cudownie. Musicie przyznać, nie ma takiej drugiej gry, nie ma drugiego takiego FPS-a, który tak pięknie by wyglądał. Popatrzcie po prostu na te palące się płytki wokół. Cudownie, pięknie to wygląda. Zresztą nie tylko ta mapa. Wszystkie cztery dopracowane są w najmniejszych szczegółach. Zarówno piękne krajobrazy, te bujające się na wietrze drzewa na szczytach gór, jak i wnętrza tych właśnie bunkrów, tych biur, tych starych podziemi. To wszystko dopracowane jest w najmniejszym szczególe i naprawdę robi to wrażenie nawet na kimś, komu grafika Battlefielda 4 się popatrzyła i myśli, że nic go już tutaj nie zaskoczy. Powoli zbliżając się do końca tego omówienia, najwyższy przyszedł czas na to, aby powiedzieć o dwóch rzeczach, na które zapewne większość z was czekała. Pierwsza z nich to akcent humorystyczny, czyli nóż z bipodem. Tak jest, dostaliśmy możliwość używania
takiego bajeru. Jest to hołd, taki ukłon w stronę serii Battlefield Friends. Jeżeli ktoś nie widział, to serdecznie polecam, wrzucę linka w opisie. To jest seria opowiadająca takie krótkie, humorystyczne historyjki z życia kilku żołnierzy Battlefielda i jednym z nich był właśnie pułkownik setnego levelu, czyli maksymalnego levelu w Battlefieldzie Trójce, który był takim wymiataczem, że aż taki nóż z bipodem posiadał. Fajna sprawa, fajny ukłon w stronę tych graczy, którzy z tytułem Battlefield mają do czynienia nie od dziś. A druga broń to jest słynny już łuk o nazwie Phantom. Dokładnie wiemy, jak on działa, dokładnie wiemy, jak on wygląda, dokładnie wiemy, jak się nim posługiwać, ponieważ już sporo filmów na YouTubie na jego temat zostało pokazanych. Jak go jednak odblokować na serwerach publicznych, tego jeszcze nie wiadomo. Co prawda pojawił się już wczoraj film Jack Fraxa, który pokazuje, gdzie ten łuk się znajduje. Otóż znajduje on się na mapie Hangar 21, 3 km pod ziemią i najprawdopodobniej w to miejsce, do tego tajemniczego pokoju, prowadzi winda, którą na tej mapie możemy znaleźć. Jednak ta winda jest nieaktywna i w jaki sposób ją uaktywnić, to nad tym musi społeczność Battlefieldowa popracować. To jest ostatni krok programu Phantom. Na pewno wcześniej czy później zostanie to odkryte. Niemniej jednak nie jest to związane z żadnymi hasłami, które wpisujemy na Battlelogu, tak jak to było w poprzednich częściach, tylko po prostu jest to jakaś funkcja, jakaś czynność, którą musimy wykonać na samej mapie, aby ten łuk w swoje ręce dostać. Tak więc troszkę cierpliwości i pewnie niedługo wszyscy będziemy sobie mogli z tego postrzelać. Podsumowując więc, po pierwszym wrażeniu takiego ogromu map, wszystko poza tym pozytywne albo bardzo pozytywne. W moim odczuciu, jak do tej pory, jest to najlepszy dodatek, jaki wyszedł do Battlefielda 4, 100% najlepszy. Tam się wszystko zgadza. Może ktoś się czuć zawiedziony tym, że nie dostaliśmy tych czterech broni, do których byliśmy przyzwyczajeni. Z jakiego powodu, w to nie wnikajmy. Jak dla mnie, to nie jest wielka strata. Ja i tak zawsze uważałem, że jeżeli chodzi o ten arsenał w Battlefieldzie 4, to jest on tak ogromny, że kolejne broni większej różnicy nie zrobią. Tak więc, jeżeli ktoś jeszcze dodatku nie ma, a zastanawia się, czy go kupić, moja serdeczna rekomendacja, bierzcie w ciemno. Wiele godzin świetnej zabawy, jeszcze chciałbym ograć wszystkie pozostałe tryby. Na razie, niestety, większość osób gra, tak jak mówiłem, albo w Conquest, albo w Szturm, ponieważ chcą sobie mapy opatrzeć. Niemniej jednak, pewnie na moim kanale niedługo pojawi się sporo więcej materiałów. Może o najnowszą strzelnicę nagramy sobie na mapach właśnie z najnowszego dodatku. Tak więc, moi drodzy, jeszcze raz polecam, jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zlajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych, a ja tymczasem odmeldowuję się, mówił do was Miniu z PTFO.pl.